Siemionek. Jak po polsku między sobą, czyli to jeszcze rozmawiają. Aha. Czyli to tylko by... Patrz, widzisz, operacja po wschodniej Pragi. Zamordowali Polacy tych, w tej, mówili, że to Arabowie. Znaczy ci, którzy byli tymi terrorystami, co mordowali tą redakcję, to Polacy byli. Mhm. Słuchaj, głosy ich. Mhm. Patrz, taśma z Paryża, zobacz. Mhm. Jasna, za bardzo jasna.
Janek, schowaj się tam, bo to normalnie, wiesz, strzelają, to nie są jakieś żarty. Co? Idziesz? To mają na kupowy te macki, co? Wszystkich najmniej Polaków. I to się byli Arabów. I tamto, i siamto, i owamto. O jest. Gdyby oni, przecież oni byli filmowani na zlecenie. Przecież ten ma broń, zobacz, karabin. Więc gdyby to nie było CIA, to przecież by strzelił to okno, gdzie on to filmował. No. Jakby zobaczył ich, że oni filmują z balkonu. No właśnie. Mhm. No. No to daj jeszcze raz ten film. Nie, już nie chcę tego... Nie, tam nic nie było. Nie wiem, ale generalnie jest to... Słuchaj, nie filmuje się zamachu terrorystycznych normalnie. Przez prywatną osobę. Chyba to chyba sobie zdaje z tego sprawę. No ale oni mają już filmowanie. Oni mają sfilmowanie. Janek schował się chopie. No tak. Chowaj się, chłopie, ze wsi. Bo tutaj strzelają normalnie na zamiedzą. Jonek, jest od szklanek. No a dzisiaj, proszę Ciebie, w Teatrze Wielkim są paszporty polityki. Różnych rzeczy się nie filmuje. Z Rosją zaczęli, ja przecież byłem w Rosji, całą z Rosji odjechałem. Mowy nie ma, żeby ktokolwiek z nią wygrał. Nie ma takiej szansy. Za duża dyscyplina. Ty wiesz, że tam pociągi za opóźnienie to można do łagru pójść? Tak. Jeżeli nie przyjdzie punktualnie pociąg na daną stację, bo tam jest taka żelazna... O, zapomniałem Ci to powiedzieć, właśnie dobrze mi się teraz przypomniało. Do tej pory całe koleje rosyjskie są zmilitaryzowane. To nie jest część taka jak w Polsce, PKP, czy polskie linie kolejowe, tylko to jest część wojska. I te baby, które są mają stopnie wojskowe, bo kolei w Rosji nawet w czasach pokoju są zmilitaryzowane. No bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo, a wiesz dlaczego? Dobrze, bo nikt nie podskoczy w takich kolejach. Jak ma coś do wykonania, to jemu grozi wtedy kara łagru po prostu, więzienia, jeżeli nie wykona zadania. One są w tak zwanym porządku rozkazu wojskowym. A widzisz, zapomniałem Ci to powiedzieć. Przejeżdżałem przez 12-kilometrowy most kolejowy przez Wołgę,
który łączy Ural i Syberię z centralną częścią giganta Rosji, czyli gigantem Mordwy oraz Ulianowskiem, Saratowem i Moskwą. I słuchaj, to był sok. Tego ci nikt nie powie, tylko ja. Wokół mostu, czy ty w ogóle słuchasz, czy ty się zajmujesz tym? No mów. Były gniazda rakiet obrotowych, które się bez przerwy kręciły. Zobacz. No. Tak się kręciły. No. 15 stanowisk rakietowych przy pierwszym przytułku obrotowych z rakietami, takimi wycelowanymi, całe baterie rakiet, potem przejeżdżasz przez 15-kilometrowy most na Wołdze, bo on ma, wiesz, że Wołga jest 50 razy szersza niż Wisła. No. To jest najszersza rzeka w ogóle w Europie. No i tak. To jest tak jak morze. Tam po Wołdze pływają jakie statki? Tak jak w Gdańsku. No. To znaczy statki morskie po Wołdze. Wielkie. Tankowce. Bo to jest tak jak morze, tylko to jest rzeka morze. No. I słuchaj, po drugiej stronie, tam gdzie jest Dmitrowgrad, bo tutaj jest, po tej stronie jest Ulianowsk, po drugiej stronie jest gigantyczne miasto półmilionowe. Po tym końcu tego 12-kilometrowego mostu Ulianowsk. Znaczy tu jest 700 tysięcy ludzi Ulianowsk po tej stronie, to znaczy to jest strona lewa mostu, a tak jak Praga, po prawej stronie, po przejechaniu tym gigantycznym pociągiem ciężkim, bo tam jest jeszcze autostrada, bo tam się poprowadzona, czyli to jest w straszliwej konstrukcji most olbrzymi. I? Po drugiej stronie, słuchaj, 5 stanowisk rakietowych z bez przerwy kręcącymi się rakietkami, które zwalczają cele na niskich wysokościach. Czyli popatrz, okres pokoju, a oni już się bali, że Amerykanie jakiegoś kruza przez Wołgę puszczą. No. Z Morza Kaspijskiego. Co ubezpieczeniem przynajmniej, tak. Wiesz. Widziałeś kiedyś przyczółki miejscowe chronione przez rakiety? A na No. Tak zwane do zwalczania celów na niskiej wysokości? Tego u nas nie było. Czyli, że oni mają czuję. Tak. No. To tak teraz byś na moście pan Poniatowskiego, to się nagrywa. Ustawił baby z rakietami, które się wykręciły z obrony przeciwlotniczej, bo to baby też można ustawić, jako wojskowe siły kobiece, prawda? Bo one są w elektronice też, baby, jak się obeznamy, więc skomplikowane stanowiska rakietowe dla baby nie byłyby problemem do opanowania, kiedy ona ma strzelić w danym momencie. Słuchaj, to analogia to by była taka, masz obrotowe stanowiska rakiet przeciwlotniczych, tutaj przystawione, z pięcioma babami, które się kręcą z tą platformą, z tymi rakietami. Oczywiście baby porażerka. I po drugiej stronie tam, gdzie jest proszę ciebie ten ślimak przy moście Polatowskiego, tam jest na betonowym fundamencie takie samo stanowisko z pięcioma babami, które się kręcą z rakietami na Powiślu. Bo ty wiesz, że te stanowiska obrotowe do obrony przeciwlotniczej, które są zradaryzowane, nie wiem czy wiesz, to one się kręcą razem z tymi rakietami i z tym personelem, który tam siedzi. Tak. Czyli one mają chorobę morską, te baby, które się zajmują wystrzałem rakiet. One mają fisia. Także głupi jesteś. To wszystko się nagrywa. One są, mają czuja. One po prostu wiedzą. Jaka będzie nagroda dla takiej komandirki stanowiska rakiet do zwalczania celi na niskiej wysokości? Co ona dostanie od swojego naczelnika za kręcenie przez tyle godzin przy moście? No też musi mieć jakąś nagrodę. To nie kutasa tego pałkownika. No też jakieś tam nagrody są. Wszystko idzie. No. Nawet ten dym z papierosa idzie, to wszystko w raka idzie, wszystko ludzie zdychają. Czy u nich się kręcą wyrzutnie rakiet przeciwlotniczej na terenie Warszawy? Przysłuka wojskowa? No tutaj nie widać tego. No to... jak? No słuchaj, tutaj są mosty przy nas. No. Coś jakby rąbnęło, to by tych mostów w ogóle nie było. No nie byłoby. Taki tytuł. Farage, to znaczy taki właśnie poseł, kpił z Tuska w parlamencie, nazwał go bandytą i imigrantem, wypominając pensję. Polak i postował. No. Do tego przewodniczącego prawda, Rady Europejskiej. Tak, się, tak go znów z głowy. No widzisz. Odważny był to powiedzieć.
Także widzisz, Rosja jest zmilitaryzowana. I tam nie ma żartów. Nie chciałem ci o tym powiedzieć, a teraz już ci właśnie. I tam nie ma żartów. Nie ma. To nie jest tak jak Polska z takim bajzlem. Totalnym. Tak, bo tu jest bajzel w Polsce, a tam nie ma. Nie. Nie. Nie ma. Nigdy nie było. Jak ja byłem, też nie było. I tak samo teraz, szczególnie przy już zagrożeniu wojennym, tym bardziej. Właśnie. Tak. Prawda, nie mogę tylko pójść. Prawda, prawda. Zapalić to światło w oczy. Nic nie widzę w ogóle. Ciemności w Warszawie, ciemności okropne. W ogóle dzisiaj też w Łodzi. Ale dzisiaj słońce było. Pięknie było, jak właśnie mi się zdarzyło wtedy, kiedy wracać na piechotę, rozumiesz? Z tego przy tej pogodzie. No widzisz, słońce jest potrzebne, bo tu wiesz, wszystko jest przez Google w Warszawie nagrywane. No. Ameryka wszystko nagrywa. Niepotrzebnie, ja ci kiedyś powiedziałam, ty sam też to samo. No. Wszystko. Nie ma kogo się nagrywa. Jeżeli ktoś nie ma znaczenia. No. Ktoś się go nie nagrywa, to jest po prostu bzdura, no. Ale im się przyda. Ale im się przyda. A to do tego, a może coś się wyłoni w międzyczasie. Także proszę Państwa, nasze Radio Tok FM Euro Conchita Extra to właściwie nadaje dzień i w nocy. Ale powinieneś reportaż zrobić o babach, które kręcą się na wyrzutniach rakiet wokół przyczółków mostowych na Wołdze. Także słyszysz, Walentyna, powinnaś reportaż zrobić o babach, które się w kółko kręcą przy wyrzutniach rakietowych wokół własnej osi. Przy tak, no. Ale to powiedz, żeby ci, co ciebie oglądają, wiedzieli, o co chodzi. Także to i tak wszystko słychać, głupi jesteś, to się wszystko nagrywa.
To jest w radiu Tok FM Euro Conchita Extra. Baby, która się kręci 5000 razy z rakietami od mostu. Powiedz coś o tym. No. No powiedz dla tych gości. Nie, one są głupie, one są zmanierowane już. Przecież im się we łbie kręci. No tak. No, no. Także dzisiaj, patrz, 13 i już ile? Pół minuty? I będzie 14 stycznia 2015 roku. Także na przełomie jesteśmy. 13 stycznia i 14 2015 roku. Także pozdrawiamy Państwa pocałunkiem świętym. No i proszę, buziaczki, jeść kaczki. No jak to jest nie? To była straszna historia. Tak. Nic nie można znaleźć, nic nie widać. Straszna historia nikodemadyzmy. Proszę Państwa. Nie, nie dobrze.